Wera rebus tituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Tym razem w serii moim zdaniem zrecenzuję dla państwa książkę autorstwa Józefa Mackiewicza Sprawa mordu Katyńskiego. Ta książka była pierwsza. Jest to książka bardzo poruszająca, książka, która zawiera w sobie bardzo, bardzo dużo treści konkretnych informacji, która mogłaby posłużyć na kilka odcinków, ale w tym jednym postaram się wszystko państwu przedstawić, więc tak ten odcinek będzie Dłuższy. Będę też tutaj sporo rzeczy z tej książki przytaczał, więc mam nadzieję, że również dla osób, które pasjonują się historią, ten odcinek będzie stanowił jakąś ciekawą, wartościową możliwość. Z reguły przy recencjach książek posługiwałem się takim sporządzonym przez siebie samego skrótem, schematem. Co do kilku punktów zasadniczych starałem się zawsze odnosić. Teraz też tak będzie, ale będę obszerniej cytował treści z tej książki niż zazwyczaj. Józef Mackiewicz, sprawa mordu katyńskiego. Pierwsze wydanie ukazało się w 1951 roku w książce pod tytułem The Katyn Wood Murders, następne dopiero w 2009 roku i jak widzimy, przerwa pomiędzy, tym jest, pomiędzy tymi dwoma wydaniami jest bardzo długa. Pytanie, dlaczego? Z tego, co mi wiadomo, właścicielką praw autorskich jest pani Nina Karsow-Szechter, ciotka stryjeczna Adama Michnika, brata rodzonego jednego z bolszewickich katów Stefana Michnika, Szechterów, który mordował Polaków, a następnie zmienił swoje miejsce pobytu, obecnie Przybywa za granicą, i jest nieosiągalny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest informacja oczywiście spoza książki, ale warto o tym wiedzieć. Historia ta prezentowana przez różne osoby wygląda w ten sposób, że pani Nina Karso-Szechter wyłudziła prawa autorskie od Józefa Mackiewicza i jego partnerki, i córka Józefa Mackiewicza przegrała w sądzie sprawę o. Prawa autorskie, o prawo do właśnie przedruku dalszych tekstów i książek Józefa Mackiewicza, i posiada niewielką część tylko tych wszystkich praw autorskich. A głównym, właśnie spadkobiercą jest pani Nina karlsow która w mojej ocenie nie mówi prawdy, ponieważ ona twierdzi, że jakby sama tutaj wychodzi z inicjatywą, aby drukować książki Józefa Mackiewicza, gdy tymczasem jemu obiecywała, że będzie te książki pomagała mu wydawać jakoś chałupniczo, prawda, na obczyźnie, na emigracji. Tymczasem po jego śmierci te książki nie trafiają do polskiego czytelnika, Jakiekolwiek obszerniejsze cytowanie właśnie tych książek czy też jakikolwiek Przypominanie tych historii spotyka się bardzo często z pozwami sądowymi. Ja nie dbam o to z tego względu, że prawda musi wyjść na światło dzienne, musi wyjść na jaw. Jeżeli tak się też stanie, będę Państwa o tym informował, gdyby ktoś miał jakiś problem z tym, że cytowałem fragmenty z tej książki. Strona 17. Gdy nastał nowy papież, Polak Jan Paweł II, nastąpiła w całym narodzie wielka euforia. Korzystając z niej, wystąpiłem z propozycją, żeby przedłożyć do stóp Jego Świątobliwości prośbę, aby zechciał on odprawić uroczystą mszę żałobną za duszę. Za duszę tych pomordowanych w Katyniu i gdzie indziej dobrych Polaków. Moje wystąpienie podchwyciło kilka tysięcy Polaków w Ameryce i wraz z błagalną prośbą dołączyło formalną zapłatę za taką mszę. Jan Paweł II pod godnym pretekstem z całą powagą przytaczając argumenty. Odmówił. Odprawienia uroczystej mszy żałobnej. Autor uważa, jak mam słusznie, że chodziło o to, aby nie drażnić, nie rozjątzać komunistów. Autor książki jest zajadłym wrogiem komunizmu, zadeklarowanym i czynnym antykomunistą. Zmarł w latach 80., co znajdujemy na początku książki. Na początku książki mamy kilka różnych Tekstów, na przykład od wydawcy. Mamy też tekst wyjaśniający, pierwsze, dołączony do pierwszego wydania tej książki. Ta książka była pierwsza, w którym właśnie, z którego właśnie to tekstu pochodzi przytoczony fragment z tej strony 17. i Następnie zaczyna się już właściwa treść książki. Nie widzę tego komentarza, który, do którego się chciałem wcześniej odnieść, ale trudno. Chyba jest w tej części od wydawcy, jeśli się nie mylę. Chyba tutaj. Tak. W każdym razie w ta książka, pierwsze skojarzenie, jakie wywołała we mnie, że na pewno będzie. Książką solidnie opracowaną, książką, po którą na pewno warto sięgnąć, i nie będzie to czas zmarnowany. I tak też się stało. Przeczytałem tę książkę i uważam, że jest to książka warta polecenia. Książka powiedziałbym, z którą trzeba się zapoznać, nie tylko jeżeli ktoś interesuje się historią, ale jest to poniekąd obowiązek dla tych, którzy mienią się patriotami i powinni po prostu tą książkę sięgnąć po nią, jakoś kupić ją, zdobyć i ją przeczytać. To na pewno wykonanie, książka jest wykonana solidnie. Jest to książka, co prawda w twardej oprawie, klejona, ale, ale jest solidna. Ja ją już używałem wielokrotnie. Nie wydaje się, żeby Miała się zniszczyć w najbliższym czasie, więc myślę, że naprawdę wykonanie książki jest przyzwoite. Format, tak jak Państwo widzą, jest raczej poręczna, nieduża, pomimo ilości stron. Wszystkich stron w książce mamy nieco ponad 260. Jest też spis treści, spis treści jest bardzo obszerny. Otóż mamy tak. Ta książka była pierwsza, strona jedenasta, następnie część pierwsza od spisku politycznego do bezkarnej zbrodni i w tej części mamy Szereg podrozdziałów. Rozdział pierwszy: Największy spisek przeciw pokojowi świata. Rozdział drugi: Zdradziecki napad Związku Sowieckiego poprzez strzępy traktatów do okłamania bezbronnych jeńców. Rozdział trzeci: Jak marszałkowie Timoszenko i Saposznikow oszukali generała Ngnera, Rozdział czwarty: 15 tysięcy jeńców znika bez śladu. Trzy obozy i tajemnica ich rozładowania. Korespondencja i gazety: Uratowani spod Smoleńska. Późniejsze relacje grup. Specjalnych rozdział 5 niepokój ogarnia rodziny w kraju na urwanie korespondencji miejsce pobytu nieznane mówi prokurator. Rozdział 6 pierwsze potwierdzenie ponurych domysłów zrobiliśmy wielki błąd sowieckie plany polityczne. Rozdział 7 czerwiec roku 1941 klęska armii czerwonej władze sowieckie masakrują więźniów. Rozdział ósmy. Na zmylonych śladach zbrodni, co mówi Stalin, Mołotow, Wyszyński o tajemniczym zniknięciu oficerów polskich. Daremne poszukiwania, noty dyplomatyczne i konferencje. Sowieckie Eid memorie, zamyka dyskusję. Rozdział dziewiąty. Straszliwa rewelacja radia niemieckiego. Rozdział dziesiąty. Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie podjął badań w Katyniu. Rozdział jedenasty. Głosy z zagrobu. Rozdział 12. Orzeczenie i kulisy Międzynarodowej Komisji Ekspertów, rozdział 13. walka o trzecie pytanie, rozdział 14, moje odkrycia w katyniu, rozdział 15. W obliczu nowej zbrodni, rozdział 16 sprawy, o których się nie mówi. Rozdział 17, spowiedź Wana ziercowa rozdział 18, gdzie wymordowano resztę jeńców polskich. Część 2, kłamstwo komunikatu sowieckiego, stwierdzenie fałszu. Część trzecia, załączniki i tutaj przypisy autora, fotografie i Józef Mackiewicz, kalendarium życia i twórczości, a także indeks nazwisk. Fotografie są bardzo mocną stroną tej książki. Józef Mackiewicz był jednym z niewielu osób polskiego pochodzenia, które znalazły się przy ekshumacji osób pomordowanych w Katyniu. I dalej, 23 sierpnia został podpisany układ pomiędzy Związkiem Radzieckim a Hitlerem. Informacja ze strony 22. Wspomnienia majora Armii Czerwonej, cytat, od lat już bowiem czytaliśmy tylko rzeczy najgorsze w odniesieniu do hitlerowskich Niemiec. Był zszokowany tym, że doszło do podpisania układu pomiędzy Związkiem Radzieckim a Hitlerem. Mamy więc z jednej strony ministra spraw zagranicznych III Rzeszy niemieckiej, niejakiego von Ribbentropa, a z drugiej komisarza spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, pana Wiaczesława Michajłowicza z który w 1914 roku przyjął pseudonim Mołotow, pod którym jest znany. Tak, pod którym jest znany. Ojcem jego był skromny subjekt sklepu buławatnego w Rosji. Mołotow jako zaangażowany rewolucjonista poznał w Odesie elegancką i bardzo zamożną Żydówkę, niejaką Paulinę Karp. W jej to salonie doszło do zawiązania porozumienia i dalszej bandyckiej współpracy obydwu totalitaryzmów. W tajnym protokole możemy przeczytać: Cudzysłów. Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i Związku Radzieckiego będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-San. Kwestia, czy w interesie obu stron uznane będzie za pożądane utrzymanie niepodległości państwa polskiego, zostanie definitywnie zdecydowana dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków politycznych. W każdym bądź razie, Oba rządy rozwiążą tę kwestię na drodze przyjacielskiego porozumienia. Cytat się tutaj kończy i zaczyna się następny. Do tajnego protokołu dołączono kilkanaście map Polski i państw bałtyckich. Dokument lakoniczny, wówczas nikomu jeszcze nieznany, oznacza początek II wojny światowej, strona 26. Jest to tajny, mowa oczywiście o tajnym protokole w tym pierwszym, przy tym pierwszym cytacie. Tajnym protokole dodatkowym do paktu o nieagresji między Niemcami a Związkiem Sowieckim podpisanym dnia 23 sierpnia. Strona 28. Posłuchajmy krótkiej historii pana Czesława Grzybowskiego, który został wzbudzony. Nocnym telefonem informującym go o zaproszeniu do Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych. Jak się okazało, celem przedłożenia mu noty przez samego Mołotowa. A więc była noc z dnia 16 na 17 września, strona 31. Ataku dokonano o 4.20, dokładnie tej samej godzinie jak Hitler, 17 dni wcześniej. Dopiero z biegiem czasu okazało się, że Anglia nigdy nie wyzbyła się nadziei przeciągnięcia na swą stronę Sowietów i w tym kierunku, w kierunku oderwania ich od sojuszu z Niemcami, a nie bronienia Polski przed inwazją sowiecką, szły jej wysiłki. Zawierając w 1939 roku układ z Polską o wzajemnej pomocy dołączyła do tajny wówczas protokół, który wykluczał obronę jej przed agresją inną niż niemiecka, a zatem nie zobowiązywał do obrony przed Sowietami. Dlatego Anglia nie uczyni żadnego gestu pomocy przeciwko agresji ze wschodu. Strona 32. Metody sowieckie skuteczne przeciwko honorowym żołnierzom polskim dane słowo musi przecież coś znaczyć tego byśmy zawsze uczeni. Otóż kłamstwem posługiwano się jak karabinem. Cytat. Wojska sowieckie wkroczyły na terytorium Polski, rozpuszczając początkowo fałszywe pogłoski wśród ludności, że idą rzekomo na pomoc Polsce w jej walce z Niemcami. Ale czy tak się zachowuje sojusznik? Cytat kolejny. W tym czasie Armia Czerwona dopuściła się szeregu gwałtów, mordów, rabunku i innych bezprawi, wobec cywilów również. Pierwszą ofiarą agresji sowieckiej padł Korpus Ochrony Pogranicza. Relacja jednego z żołnierzy kopu w numer kartoteki 5573 informuje. Po zabraniu nas do niewoli kazano nam podnieść ręce do góry i gnano biegiem 2 km. Przy rewizji rozebrano do naga i zrabowano wszystko. Następnie gnano nas 30 km bez odpoczynku i wody. Kto był słabszy, nie mógł nadążyć, dostawał uderzenie kolbą. Jeżeli się nie mógł podnieść, przebijano go bagnetem. Takich wypadków zauważyłem cztery. Dokładnie pamiętam, że kapitan Krzemiński z Warszawy został kilka razy pchnięty bagnetem. Dalej już w zasadniczej treści książki czytamy: cytat: Wszędzie gdziekolwiek armia sowiecka napotykała opór ze strony wojska lub ludności cywilnej, rozprawiała się nieraz w sposób bestialski. Wygodnie wymordowano broniących się tam uczni i podchorączek w liczbie 130. Jednego z uczniów przywiązano do czołgu i ciągnięto głową po bruku. W pobliżu Augustowa zamordowano 20 policjantów. Opisy można mnożyć, ale przytoczę jeszcze dwa. Wybrałem kilka tylko tych z całej książki, która jest przebogata w te opisy zdarzeń. Dla wszystkich zainteresowanych, tak jak mówię, jest ta książka, ona jest co prawda droga, bo tutaj mogę też skomentować cenę tej książki. Cena tej książki dla niektórych może być zaporowa, bo to jest powyżej 50 zł, niekiedy nawet 60 i wyżej, więc nie jest to cena na pewno przystępna. Warta kupienia jest ta książka, to z pewnością, pomimo tej ceny, ale cena nie służy jej rozpropagowaniu, a treści w niej są bardzo, bardzo ważne. Przytoczę jeszcze dwa e, opisy wydarzeń. Oddział Wojska Polskiego w okolicy Wilna stoczył walkę z oddziałem sowieckim. Bolszewicy wysłali do oddziału parlamentariuszy z propozycją, aby złożyli broń w zamian gwarantując im wolność i powrót do domów. Dowódca oddziału polskiego uwierzył tym zapewnieniom i dał rozkaz złożenia broni. Natychmiast cały oddział został otoczony i rozpoczęła się egzekucja oficerów. Podchorąży Jeden z podchorążych, korzystając z zamieszania, zdołał zbiec. Znam go osobiście i mam w nim świadka naocznego. Inna relacja opisuje wydarzenia spod Rochatynia. Cytat, Wojska sowieckie wkroczyły około 16 i natychmiast przystąpiły w okrutnej, do okrutnej rzezi i bestialskiego znęcania się nad ofiarami. Mordowano też tzw. tzw. burżuazję, nie wykluczając kobiet i dzieci. Tym spośród wojskowych, którzy uszli szczęśliwie śmierci i zostali po prostu tylko rozbrojeni, rozkazano ułożyć się na mokrej łące poza miastem. Leżało tam około 800 osób. Karabiny maszynowe ustawione były w ten sposób, że mogły strzelać nisko, nad poziomem. Kto podniósł głowę, zostawał zabity. Relacje znajdują się na stronach 35 i 36. Mentalność i metody bolszewickie autor określa jako cytat bolszewizm posiada swą własną moralność i własną sprawiedliwość wynikającą z odmiennego światopoglądu i bazującą na odmiennym kompleksie rozumowym. Racje tej moralności nie są uznane przez wszystkich. Zasady a przepraszam, racją tej moralności nie są uznane przez wszystkich zasady. Podstawą sprawiedliwości sowieckiej nie jest obiektywizm w ocenie postępku, a wyłącznie i tylko subiektywna korzyść służąca celom partii i wszelkim pochodnym stąd konsekwencjom. Wybór środków dążących do upatrzonego celu zależy idealnie tylko od ich skuteczności. Metody stosowane przez bolszewizm w każdym działaniu należą do metod absolutnie bezwzględnych w dosłownym tej bezwzględności pojęciu. Komentarze strona 37 i 38. Fałszerska akcja propagandowa. Cytat. Równolegle z rozpuszczoną początkowo wersją, że Armia Czerwona idzie na pomoc Polsce, biegła jeszcze inna, trzecia akcja fałszywych obietnic, że zarówno oficerom, jak i żołnierzom po złożeniu przez nich broni, zarejestrowaniu się w kancelariach wojskowych sowieckich, poręczony będzie wolny wybór bądź mm, udania się spokojnie do domu, bądź przekroczenia granicy rumuńskiej i węgierskiej dla połączenia się z armią. Polską, tworzoną na imigracji do dalszej wojny z Niemcami. Celem tej fałszerskiej akcji było zapobieżenie, aby ten element klasowo wrogi utrzymać na powierzchni, zebrać go jak pijane i w myśl zasad i metod bolszewickich zniszczyć. Miało to miejsce później, między m.in. w Katyniu. Czytamy dalej, cytat, akcję tę z różnym skutkiem, przeważnie jednak dobrym, zapoczątkowano jednocześnie w wielu miejscach Okupowanego kraju opis na stronie 138. Obrona Lwowa i generał Langner, cytat. Wobec załamania się całego kraju dalsza walka nie miała wartości strategicznej. Broniono się z nawyku z poczucia żołnierskiego obowiązku. Właśnie w południe zabielała flaga Sowietów, którzy chcieli pertraktować. Oficerowie bolszewicy uśmiechali się dobrotliwie i dawali do zrozumienia. Jakoby cała ta walka pomiędzy Armią Czerwoną i Polską stanowiła jedynie wynik jakiegoś tragicznego nieporozumienia. Generałowi Langnerowi obiecano, cytat, warunki kapitulacji będą jak najbardziej łagodne i honorowe. Co pan nazywa honorowe? Spytał generał Langner. Ja? Hmm. A przy jakich panowie obstają? Ja w imieniu generała Timoszenki proponuję panom, wszyscy żołnierze i oficerowie po złożeniu broni będą wolni. Znaleźli się jednak w zbiorowych mogiłach gdzieś w głąb Rosji. Do dziś nieodnalezieni leżą bez pogrzebu. Wszyscy żołnierze i oficerowie po złożeniu broni będą wolni i będą mogli udać się do domu albo jak zechcą, na granicę rumuńską i węgierską. Więcej powiem, ci, którzy zechcą wrócić do domu, otrzymają ze strony władz radzieckich wszelką pomoc. Środki lokomocji i żywność na drogę. Umowa została podpisana, gdy generał Langner przechodził korytarzem gmachu dowództwa okręgu korpusu Lwów. Jakiś głos zduszony odezwał się w mroku cytat: Generale oni nie dotrzymają żadnych warunków. Oni nas wszystkich wymordują jak psów. Miał rację. Generał Langner został później, zdołał później uciec i zrelacjonować całe to wydarzenie. Strona 40, 41. Na mieście wisiało obwieszczenia, które obiecywały zarówno oficerom rezerwę, akcja opóźniała działania Armii Czerwonej, jak czynnej Armii Polskiej w wypadku zarejestrowania traktowanie na równi z oficerami Armii Czerwonej. I zupełną swobodę. Kolejne z kłamstw, którym posługiwano się z wielką łatwością. Strona 47. Dalej. Po co im była potrzebna gra na czas? Chodziło o to, aby nie spłoszyć, nie utrudnić sobie akcji wyłapywania możliwie największej ilości oficerów. Gdyby zatem wieść o masowej deportacji w głąb Rosji rozeszła się w kraju zbyt wcześnie, wielu by uciekło i nikt by się nie zgłosił dobrowolnie do rejestracji. Z deportacją czekano do ostatniej chwili. Źródła sowieckie podają, że ogółem do niewoli wzięto. W wyniku pojmania jeńców i w wyniku akcji rejestrowania ogółem 10 generałów, 52 pułkowników, 72 podpułkowników, 5131 oficerów niższych stopni, 40, 40 966 podoficerów i 181 223, 223 szeregowych. Cyfry te jednak zdają się nie obejmować policji, żandarmerii i oddziałów KOP. Łączna liczba osób w obozach: Starobielsk 3920 wojskowych, Kozielsk 4500, Ostaszków 6567. Razem 14987 polskich żołnierzy. Informacja ze strony 50. W kadyniu znaleziono tylko obóz jeniecki Kozielsk z łączną liczbą pomordowanych 4143 żołnierzy. Do dzisiaj nie odnaleziono pozostałych, ani też e, miejsca kaźni tych e, żołnierzy. Spośród wszystkich oficerów wysegregowano 406 osób. Te informacje są już ze strony 63. Zostażkowa 120 osób. Ze starobielska 86. Skozielska 200. Łącznie 406 oficerów. I umieszczono ich w obozie specjalnym Gryazowiec jest to mała wieś. Cel istnienia tego obozu: Mackiewicz przedstawia to następująco: intensywna propaganda komunistyczna z pilną obserwacją skutków strona 70. Na podstawie obserwacji obdarzona specjalnym zaufaniem pułkowników Berlinga, Bukojemskiego i Gorczyńskiego. Berling sam się zgłosił do rejestracji i został natychmiast aresztowany, nie brał udziału w walkach w czasie II wojny światowej. 10 października 1940 roku grupę 15 oficerów z Gryazowca przewieziono do więzienia w Butyrkach w Moskwie. Traktują ich tam po królewsku udzielając wszelkich przywilejów. W dalszych rozmowach wyraźnie występuje już teraz teza sowiecka, że ewentualna, to jest informacja ze strony 72, przyszła Polska nie ma być tą Polską, którą była, ale raczej jakąś nową, oczywiście zależną od Moskwy. Później przeniesieni do miejscowości Mała Chówka, którą sami nazywali tamtejsze miejsce pobytu willą szczęścia. Ale mieli tam e, także kursy polityczne w jednym tylko kierunku. Cytat. Przekucia swej mentalności na światopogląd komunistyczny. Cytat. Berling, szef ekipy, wyparł się swej przysięgi żołnierskiej. Całkowicie przeszedł na usługi obcego państwa. Robi karierę. Nagłaśniają jego osobę, żeby stworzyć przeciwwagę dla niepodległego rządu polskiego na emigracji. Strona 75, 76. Drogi śmierci. Czym były? Strona 79. Droga śmierci. Zostałem aresztowany dnia 21 lutego 1941 roku w Grodnie i wywieziony do Mińska. Po przeprowadzeniu badań i dochodzeń w Mińsku i Moskwie trzymany byłem jako więzień polityczny w specjalnym więzieniu NKWD w Mińsku. Z chwilą wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej Mińsk pozostawał pod silnym obszarem lotnictwa niemieckiego. Całe miasto płonęło. Odczuwaliśmy brak wody i pożywienia. Wieczorem dnia 24 czerwca usłyszałem odgłosy mordowania aresztowanych. Słyszało się wyraźnie kolejne otwieranie cel, jęki, szamotanie i od czasu do czasu strzał. Później mówiono, że prze, przemocą wlewano w usta więźniów truciznę. Ile osób zamordowano w ten sposób, trudno mi jest określić. Odgłosy zbliżających się kroków, trzasku otwieranych drzwi oraz jęków przesuwały się coraz bliżej mojej celi. W ostatniej chwili nastąpił jeden z największych nalotów niemieckich na Mińsk. Egzekucję przerwano. Po nalocie zaś otworzono wszystkie drzwi cel i kazano wychodzić na podwórko, na podwórko więzienne, za czym otoczono nas silną strażą i pędzono biegiem przez płonący Mińsk. Grupa nasza liczyła około 200 osób. Po wyjściu z miasta zatrzymano nas w lesie, odległym od miasta o 5 km na odpoczynek. Tu zgromadzono wszystkich aresztowanych z więzień mińskich. Liczba ogólna wynosiła mniej więcej 20 tysięcy ludzi. Grupę, w której byłem, trzymano na uboczu jako najniebezpieczniejszą. Wśród nas znajdowało się również siedmiu lotników sowieckich, którzy szli z rękami związanymi na plecach drutem. Byli oni aresztowani w ostatniej chwili, posądzeni o szpiegostwo. Zorientowałem się, że niedobrze będzie pozostawać w tej grupie nadal. Zdaniem swoim podzieliłem się z najbliższymi współtowarzyszami i zaczęliśmy pojedynczo uciekać, mieszając się z więźniami, poprzednio wypędzonymi z Mińska. Przeczucie moje okazało się słuszne, po wymarszu z tego lasu w dalszą drogę, grupę do której poprzednio należałem, wystrzelano na miejscu. Pędzono nas drogą na wschód, dzieląc na nowe grupy. Obawiając się, aby nas nie rozpoznano, niektórzy zaczęli zmieniać swój wygląd zewnętrzny. Tak na przykład ja zamieniłem ubranie z innym, nieznanymi więźniem na gorsze, dzięki temu, że na oddziale kryminalnym zachowały się jeszcze żyletki, towarzysze zgolili mi brodę i wąsy. Grupa, do której dołączyliśmy się, wynosiła około 3000 osób. Składała się z osób różnego wieku, począwszy od starców, a skończywszy na dzieciach obu płci. Tak szliśmy. Widząc koło siebie dziewczynkę lat około 12, pytam ją: Za co aresztowana? Z wielką powagą i zdziwieniem odpowiada: Za kontrrewolucję i szpiegostwo. Pochodziła z Polski, z okolic nieświeża. Pędzono nas forsownym marszem. Kto nie mógł iść dalej, bez względu na to, czy to było dziecko, starzec, czy mężczyzna, zostawał na miejscu zamordowany. Na tle tego koszmaru zdarzały się też cuda. Oto niejaka pani Borkowska z Lidy, staruszka, gdy upadła z wyczerpania, podszedł do niej enkawudzista i tylko kopnąwszy nogą powiedział, już i tak zdychasz, szkoda dla ciebie kuli. Stało się jednak inaczej. Borkowska wyżyła. Spotkałem ją później w roku 1942 w Lidzie. W marszu pomagaliśmy z towarzyszem niedoli prezesowi Sądu Okręgowego Wódzku, Giedrojciowi, którego męczyła astma. Nie mógł iść. W końcu, widząc, że naraża nas samych na niebezpieczeństwo przez ciągłe opóźnianie w pochodzie, prosił, by go zostawić. Zdając sobie sprawę, że i tak dobiegł ostatecznego kresu sił, a nie mając siły go nieść, zmuszeni byliśmy pozostawić go samego. W naszych oczach został zastrzelony. Coraz więcej ubywało z szeregów. Coraz trudniej było maszerować. Gdy w roku 41 bolszewicy cofali się przed Niemcami, usiłowali pozabijać wszystkich księży w parafii. Nasz ksiądz uciekł z miasteczka i ukrywał się na fi. W parafii jazno bolszewicy księdza ujęli. To jest też o nieporozumieniu, o potyczce, która się zdarzyła, kiedy to te same wojska zaczęły strzelać do siebie, nie wiedząc dokładnie, kto się zbliża. I właśnie ten więzień, który opisuje tą drogę śmierci, wtedy zdołał właśnie schować się w pobliskim rowie i przeczekać, aż pochód przejdzie dalej. Nota z dnia 27 września 1941 roku ambasadora Kota, strona 90. Po siedmiu dniach 27 września ambasador Kot wręcza rządowi sowieckiemu notę, w której wymienia szereg wypadków. Pierwszy. Przetrzymywania obywateli polskich indywidualnie lub grupowo w obozach pracy przymusowej i więzieniach. Drugi. Uniemożliwiania im kontaktu z ambasadą polską. Trzeci. Uniemożliwiania obywatelom polskim swobodnego wyboru oraz zmiany miejsca zamieszkania. Czwarty. Zmuszanie ich w dalszym ciągu do pracy w warunkach więźniów. Piąty. Odmawianie wydawania świadectw amnestyjnych. Panowie Kot i Wyszyński spotykają się znowuż. Dnia 6 października, a dnia 13 października 1941 roku, ambasada Polska składa ponowną notę w sprawie niewypełniania zobowiązań sowieckich co do zwolnienia z obozów obywateli polskich. Tak jak przeczytałem przed chwilą, starano się też wyłapywać i likwidować księży. Są też tutaj opisane ostatnie chwile pomordowanych. Już nie będę ich przytaczał. Jest też opisany stosunek generała Sikorskiego do Sowietów na stronie 91 i późniejsza zmiana tego stosunku tuż przed śmiercią. Pod Gibraltarem, gdzie cały czas dawał wiarę Stalinowi yy, i zwracał się nawet do niego: per, Panie Prezydencie, na stronie 99 mamy takie sformułowanie: Propaganda niemiecka. Oberleutnant Słowencik przy Geheime Feld Policaj. Pisze tak w liście do żony: Od rana do wieczora jestem ze swoimi trupami. Dzięki tym biednym chłopcom mogę coś zrobić dla Niemiec. I to jest piękne. Strona 127. On oczywiście mówi o ekshumacji pomordowanych w Katyniu. To jest też o amunicji, którą znaleziono. Marka amunicji to jest GECO 765D, produkcji niemieckiej, którą Sowieci uzyskali z polskich magazynów. I na koniec z całą tą opowieść zakończę smutnym takim z podsumowaniem, że w Noryberdze Sowieci zasiadali jako oskarżyciele, pomimo tego, że również oni są odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej, za cierpienie tak ogromnej ilości ludzi. Opis tego jest na stronie 182. Z tym Państwa zostawiam, że Sowieci zasiadali w trybunale w Norymberdze jako skarżyciele, nie jako winni, nie jako sprawcy. Tyle o Katyniu, tyle o książce Józefa Mackiewicza. Książka wstrząsająca, którą czyta się dosłownie 2-3 dni. Nie chcę tutaj wyróżniać jakiegoś najlepszego rozdziału, nie chcę mówić o tym, czy coś mnie zaskoczyło, bo cała ta książka jest wstrząsająca, czy coś wprowadza do istotnego i coś istotnego w tym temacie. To jest książka, która była pisana bezpośrednio, tam na miejscu również powstawała. Józef Mackiewicz był przy ekshumacji i ta książka jest bardzo dobrze udokumentowana, jest ubogacona w liczne zdjęcia zrobione w Katyniu. Jest też wiele ciekawych informacji, jak chociażby o zdrajcy, generale Berlingu, który dostąpił tego w cudzysłowie zaszczytu szlifów generalskich, będąc właśnie w Rosji. Te szlify były szlifami armii rosyjskiej, nie polskiej. Więc zapamiętajmy nazwisko zdrajcy Berling. Zapamiętajmy też właśnie ten fakt, że Sowiety nie były sądzone jako sprawcy, jako ci, którzy są odpowiedzialni za śmierć miliona, mnóstwa, przepraszam, mnóstwa ludzi, ale jako ci, którzy oskarżali, jako w roli właśnie oskarżycieli, co jest z czymś nie ogromnym nieporozumieniem i rzeczą, która obraża w ogóle ofiary, obraża nas, Polaków. Tyle, co chciałbym powiedzieć na temat tej książki. Zachęcam Państwa do zdobywania tej książki, do kupowania tej książki. Józef Mackiewicz, sprawa mordu katyńskiego. Ta książka była pierwsza. Nie dajmy sobie wmówić kłamstw na temat Katynia, na temat. Historii dotyczącej wybuchu II wojny światowej, bo to jest jedno z największych kłamstw współczesności. Jedno dotyczy tego, że Żydzi byli jedynymi ofiarami Holokaustu, a drugie tego, że Rosja była po stronie właściwej przez, całą, przez cały czas trwania wojny, II wojny światowej. Z tym Państwem zostawiam. Jesteśmy już po świętach Bożego Narodzenia. Cieszę się, że byliście Państwo w tym czasie z nami, że oglądaliście materiały przygotowane na czas świąt. Nie było ich wiele, ale mam nadzieję, że również ten Państwo obejrzycie i podacie dalej, wciśnięcie kciuki. Jeżeli uważacie też to, co robimy jako Apologeticom TV za ważne, to liczymy również na wsparcie finansowe. Za wszystko Państwu bardzo dziękuję, zostawiam z tymi wszystkimi refleksjami. Pamiętajmy jeszcze o modlitwie o modlitwie za wszystkich Polaków pomordowanych na wszystkich frontach wojen na świecie. Pamiętajmy za tych, którzy nie doczekali się swoich pogrzebów, którzy gdzieś tam wciąż jeszcze leżą w, bez imienia, w grobach zbiorowych, bo jesteśmy im to winni, bo do końca zachowali dobrą twarz, honor i byli przykładnymi ojcami narodu polskiego. Z Panem Bogiem.